to jest najgorsza rzecz. Dobra fryzura do YouTube'a to jest podstawa. No. Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj z księgarni Korekty przy Placu Zbawiciela, a właściwie przy Alei Wyzwolenia. Ze mną jest Paweł z bloga Przy Muzyce o Książkach i właśnie przed chwilą nagraliśmy podcast. Kolejny odcinek podcastu, w którym rozmawialiśmy o tym, jakich podcastów słuchamy, jakie są nasze ulubione i w ogóle jak się robi podcasty o książkach. Było bardzo fajnie. Obawiałem się trochę, bo Rafał jest dosyć odważnym rozmówcą i czasem lubi poruszać różne dziwne tematy, ale okazało się bardzo przyjemnie, bardzo miło i bardzo merytorycznie. Bardzo sobie fajnie pogadaliśmy. Nie wiem, o jakich dziwnych tematach Paweł mówi. Było bardzo kulturalnie. Rozmawialiśmy o książkach, o muzyce, o muzyce wysokich lotów, bo o Beatlesach. Padła też nazwa jazz, więc naprawdę to był wysoki, wysoki poziom rozmowy. Jeszcze dodaliśmy w pewnym momencie o muzyce improwizowanej, więc to już w ogóle. Korzystając z okazji, Pawle, mój drogi, powiedz mi, co czytasz teraz? Czytam teraz fantastyczną, już widzę to po pierwszych 20 kilku stronach, które przeczytałem, książkę Jarosława Mikołajewskiego o Zuzannie Ginczance. Mówiłem już o niej w moim podcaście, jednym z ostatnich albo ostatnich z Literackiego Sopotu, bo tam było spotkanie z Mikołajewskim. Tam się w tej książce zakochałem, chociaż jeszcze słyszałem tylko fragmenty. Teraz mam ją od kilku dni, czytam, jest rewelacyjna, chociaż dopiero się zaczyna. Boję się, co będzie dalej, jeśli będzie tak dobrze cały czas. Zuzanna Ginczanka to jest taka przedwojenna, międzywojenna poetka, która kumplowała się na przykład z Mickiewiczem, chciałem powiedzieć, z Gombrowiczem. Już nie pierwszy raz robię ten błąd, że Mickiewicz-Gombrowicz mi się myli. Która kumplowała się z Gombrowiczem i która wojny nie przeżyła. Też mam tę książkę o Ginczance, ale jeszcze tak naprawdę na dobre nie zacząłem jej czytać. Jestem na pierwszych 2 stronach. A to jest księgarnia Korekty, która nas gości. Jest duża półka z reportażem. Hanna Kral, prawie wszystkie reportaże bardzo polecam, bo ostatnio muszę wam się przyznać, Hanna Kral zdetronizowała u mnie na moim prywatnym, w moim prywatnym rankingu Ryszarda Kapuścińskiego z pierwszego miejsca, bo właśnie przeczytałem wszystkie teksty z tego tomu, wydanego mniej więcej chyba rok temu. No i uznałem, że jednak Hanna Kral jest lepsza. Jest o wiele bardziej literacka, o wiele bardziej też zaskakująca. No i potrafi tak prowadzić historię, jak chyba naprawdę żaden reporter, ani żadna reporterka dzisiaj. Naprawdę Hanna Kral to jest mistrzyni. Dobra była kawa? Kawa była bardzo dobra. Bardzo czarna, bardzo mocna, więc taka jak już powinna. Tak, ale miało być o podcastach, więc teraz Pawła zapytam o podcasty książkowe, jakie słucha i jakich poleca słuchać. Więc jeżeli słuchacie podcastów, albo jeżeli, tym bardziej, jeżeli nie słuchacie, a chcielibyście słuchać, no to słuchajcie, co powie Paweł. Z podcastów literackich słucham, nie słucham może jakoś bardzo dużo podcastów, słucham przede wszystkim Literackiej Kawki, którą bardzo pozdrawiam przy tej okazji. Słucham Rafała Hetmana, bo to też jest kolejny bardzo dobry podcast. Od jakiegoś czasu słucham podcastu Wojtka Szota, który wszedł na wysoki poziom od pierwszego odcinka, jeśli chodzi o wywiady z autorami i o samą formę podcastową. I tak naprawdę z takich podcastów stricte literackich to jest tyle. Jest jeszcze Michał Nogaś, ale nie wiem, czy w ogóle jeszcze można go nazywać podcastem, bo to już jest bardziej audycja, bym powiedział, taka bardziej profesjonalna, robiona w warunkach studyjnych niemalże w radiu. A oprócz tego słucham jeszcze kilku podcastów, które już mniej mówią o literaturze, ale mówią też wiele ciekawych rzeczy o kulturze jako takiej. Na przykład podcast Anny Gacek o muzyce lat 90. w Polsce i na świecie. Jest też podcast Jerzego Sosnowskiego, który opowiada o czasach PRL-u. To jest trochę nawiązanie do tego, co Sosnowski robił w Trójce w Polskim Radiu kilka lat temu. Słucham też jeszcze okazjonalnie podcastów Tygodnika Powszechnego. A, i słucham też od czasu do czasu podcastu amerykańskiego pod tytułem Serial, który opowiada o sprawach kryminalnych. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, jeśli macie okazję, to sprawdźcie sobie, bo to jest cała platforma internetowa, nie tylko podcast. Jest
na witrynie poświęconej temu podcastowi jest player, gdzie można słuchać podcastu, a poniżej jest mnóstwo materiałów nawiązujących do treści podcastu. Są jakieś scenogramy sądowe, są skany materiałów i to wszystko sprawia, że można się samemu zaangażować w omawianą sprawę i spróbować samemu poszukać jakichś wskazówek do rozwiązania tej sprawy, a może ją samemu w ogóle rozwiązać. Wszystkie linki do tych podcastów, o których mówi Paweł, są pod filmikiem, więc możecie sobie kliknąć i posłuchać, jeżeli jakiś podcast Was zainteresował. Powiedz. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o kilku podcastach, o których Paweł nie powiedział. Bardzo lubię podcast Na Przykład, to jest podcast tłumaczy. Tłumaczy, którzy nagrywają przede wszystkim spotkania z tłumaczami. I to są bardzo ciekawe spotkania ze względu na to, że ci tłumacze rozmawiają tam bardzo wnikliwie o języku przede wszystkim i dzięki temu można zobaczyć, jak trudnym zajęciem i wymagającym bardzo dużo wysiłku, skupienia i kreatywności jest właśnie tłumaczenie książek. To po pierwsze, polecam Wam też podcast Piątka z literatury. Jeżeli szukacie takiego podcastu, który jest szybki, krótki, który da Wam przegląd całkiem ciekawych książek, które wychodzą w Polsce, to polecam właśnie ten, Piątka z literatury. Ostatnio też zacząłem słuchać częściej Fiszkowej Kartoteki. To też jest taki podcast, który podoba mi się coraz bardziej. I to chyba tyle. Tyle z takich podcastów. Bardzo Was oczywiście zachęcam do słuchania mojego podcastu. Link znajdziecie poniżej w opisie. Można mojego podcastu i też podcastu Pawła słuchać na Spotify, w iTunesie, na Google Podcast. Właściwie we wszystkich platformach, dostępnych platformach podcastowych, jakie są w Polsce. I to tyle. To tyle, ile chciałem powiedzieć o podcastach. To tyle w tym filmiku. Napiszcie, czy słuchacie podcastów, a jeżeli tak, to jakich podcastów słuchacie? Jestem bardzo ciekaw, bo może nie wszystkie podcasty znam, na pewno nie wszystkie podcasty książkowe znam, więc dajcie znać, jakie wy słuchacie. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.